Siemanko, ja jestem Trisus, a to jest Enderman Lucky Skyblock Challenge. Tak, to jest kolejny odcinek z naszej serii Potwornik Lucky Skyblocków. Naprawdę wygląda bardzo strasznie i myślę, że naprawdę straszne itemki także z niego po prostu dropną. Ale w każdym razie, nie owijając już dłużej w bawełnę, ty, drogi widzu, zostaw łapeczkę w górę, o taką łapeczkę w górę. Za 6000 łapek ukaże się oczywiście nowy odcinek z tej serii, więc nie ociągamy się, łapkę zostawiamy, oh yeah, dobra. Więc jak zwykle zaczynamy od Bedrocku, tak. Oczywiście, ziomeczku, nie zapomnij o zasubskrybowaniu kanału oraz daniu dzwoneczka, wtedy będziesz widział moje filmy. Tutaj zostawiłem takie coś, żeby nie było tak, wiecie, taka monotonia Lucky Blocków, więc zostawiłem tutaj Creeper Lucky Bloki. Tutaj mamy Pink Lucky Bloki i walentynkowe Lucky Bloki. Jeżeli ktoś z was nie miał dziewczyny, to może dzięki temu ogarnie, jak to jest dzięki tym Lucky Bloczkom, nie? Może dropnie z niego jakaś ładna dziewczyna albo coś takiego? Nie wiem, chyba gadam głupoty w sumie, ale... to nie jest aż takie ważne. Ustawiamy sobie ukośnik spawn pointa oraz zmieniamy już game moda na 0. Tak, i teraz w tym momencie, uwaga, drodzy widzowie, zaczynamy nasz opening. O tak, dobra, nie wiem, co mi odwaliło, czemu ja tak mówię. Okej, okay. To są astralne laki. Widzicie? To jest prawdziwy Emerald taki Skyblock Challenge, nie? Wbijamy tu. Teraz kozia śmierć? O nie! Wszedłem w portal? Co się teraz wydarzy? O nie! Tylko nie Ender Dragon. Ludzie, ja chciałem powiedzieć, że ja nie chcę być w tym wymiarze, bo tutaj jest tak jakoś dziwnie i ciemno i w ogóle nie wiem, co się dzieje, ale wiecie, jak Enderman, no to też Endward, prawda? Musieliśmy pójść trochę do Endu, okej. Okay. Nie patrzymy się na tych ziutków tutaj. To był zdecydowanie lekki fail, w każdym razie nie błąkamy się już tędy. O, tutaj jest mózg Endermana, zobaczmy sobie, co on ma w mózgu, albo weźmy sobie walentynkowego Lucky Blocka. O! Co ja dostałem? O kurde, ludzie, patrzcie, ile ja mam życia teraz. Oh man, przydałoby nam się tylko złote jabłko jakieś teraz. Tak przynajmniej mi się wydaje. Albo jakaś podka ze zdrowiem, co nie? Takie rzeczy, o nie, moje koteczki, nie umierajcie. O, tutaj mamy perełki, czyli też coś związanego z Endermanami. Dużo rzeczy właśnie nam się trafia, takich Endermanowych. O, czyżby to był TNT Sword? Czy ja się mu spojrzałem wagały? O dobra, jednak nie, już się bałem. Czy naprawdę cykałem, że ten Enderman mnie znienawidzi? Tutaj mamy, widzę. Czy ja mogę latać? Tak, ja mogę latać dzięki tej czapce! O ludzie, jestem TNT Master! Jestem TNT Master, mówcie mi Blaster! Oh yeah! Mogę latać teraz. Naprawdę jeszcze nigdy nie zaczął mi się tak fajnie po prostu opening Lucky Blocków. A przede wszystkim potworny opening. Dobra, jak latam, to widzę, że nie jest tak łatwo zniszczeniem. W każdym razie teraz nie będzie nas tak łatwo zabić. Co jest? Dało nam wszystkie różne rzeczy. I złe efekty, i dobre. Ale więcej dobrych. O, co ja zrobiłem? Dobra, chwila, podlećmy sobie. Zrzućmy Wizarda. Wizard, spadaj. Nie bij mnie. Dobra, udało nam się z nim uporać. O! Kozacko, kurde, to jak na game modzie normalnie. Mam masę efektów. Jestem prawie niezniszczalny. O, jestem też niewidzialny. Ale to jest kozackie, ludzie. Ja nie mogę, baby Tricus. Okej, czy on miał może kill off? Tak, miał. Dobra, to teraz możemy latać i rozwalać, bo i tak będzie szybko dosyć. Chestplate, dobra, Heroes Chestplate. A to jest God's Chestplate. Co to było? Killer Bunny. Ty frajerku, co ty robisz? Co ty sobie myślisz? Spadaj ziomek. Oj, przepraszam, misterowca. O, Unlucky TNT Villager, serio? A dobra, czyli sprzedaje same takie beznadziejne, słabe rzeczy. W każdym razie, robimy jak zwykle. Trzy osoby, które napiszą... Oj. O, Enderman w komentarzu, tak. Trzy osoby, które napiszą Enderman w komentarzu, dostaną ode mnie serduszko. Więc piszcie teraz wszyscy Enderman, a ja będę rozdawał po odcinku serduszko, okej. Okay. Mam nadzieję, że dobijemy masy komentarzy i masę łapek w górę. Ale dobra, koncentrujmy się. O nie. Go. Czemu ja nie mogę przejść? Okej. Możemy sobie lecieć. Okej. Mamy Astral Very Lucky Blocka. Co jeszcze znajdziemy w tym tunelu? Kurde, szybciej. Ja chcę coś jeszcze znaleźć. Okej. Co to jest?
Co to jest? O, złote jabłka, dajcie mi je, dajcie mi je, dajcie mi je. Okej, okay, time's up, czyli skończyło się. Skończyło się to. Okej, okay, złote jabłuszko, z chęcią bym sobie zjadł. Co daje fairy? Co daje fairy? Chwila. Chwila, bo ja nie mogę tego zobaczyć, tyle mam efektów, okej. Okay. O kurde. O kurde. Patrzcie, to nam zabiera wszystkie życia aż do jednego. A jeżeli nam życie spadnie, to wtedy nam odnawia wszystkie życia, czaicie? W sensie 10 serduszek nam oddaje, ale kozackie. O, na hita go miałem, jakim cudem, what the fuck. Okej, okay. Patrzcie, zróbmy tak. Nikt jeszcze tak tego nie otwierał. Oh man, nikt jeszcze tego tak nie otworzył, serio, że perełką się wrzucił do tej sadzawki. O, co to było? Co to był za pikaks? Ja go chciałem! O nie, o... Ludzie, ta broń ma najwięcej damage'a ze wszystkich na świecie. Chciałem sobie przywołać, co ma dużo chapców. Widera, Widera, musimy wziąć sobie Widera. Dobra, więc weźmy sobie game moda. Zobaczycie, jak to będzie miało na hita całego Widera. Do Widera nam jest potrzebny oczywiście Soul Sand oraz Black Skull. No gdzie jest? Skeleton. Okej, mamy to. Dobra, weźmy sobie, skrafćmy sobie Widera. O, może pozbądźmy się tego. I tutaj jest idealne miejsce na Widera. Widera się robiło, co ja zrobiłem. Tak. I teraz pyk. Okej, i patrzcie teraz. Okej, zrespię się na dobre, ziomek. I patrzcie, teraz będę miał go na hita. O! Gdzie jesteś? Ziomek, nie niszcz mi. Widzieliście? Ten miecz ma wszystko na hita. On jest najbardziej OP ze wszystkiego, a Wither ma najwięcej życia ze wszystkich mobów. Ma chyba nawet więcej życia niż Ender Dragon. Więc wow, to było naprawdę kozackie. Wróćmy do game moda 0. O nie, jesteśmy zatruci przez Witherka. Bardzo słabo. Zjedzmy sobie to, okej, okay, jakoś przeżyjemy, co nie? Mamy takie efekty, że przeżyjemy na bank. O, czyżby to był coin? Tak, to jest pieniążek. Pieniążek możemy sobie... O kurde! Co się stało? Ale to wszystko rozwaliło! Aż mnie tu wywaliło od tej wyspy, masakra! Masakra, ludzie, co to jest za opening? Chyba naprawdę najlepszy, który w życiu miałem. Tak mi się epicko podoba po prostu to, co teraz robimy. Ja nie mogę, sam chyba sobie dam łapkę pod tym. O kurde, ale mieczyki, co to jest? Killer bany? A masz? O nie, już nie mamy tego, a to co daje? To też ma na hita wszystko. Ludzie, jakie my mamy itemki dzisiaj? Co się w ogóle dzieje? Ja nie mogę. O, Ultra unlucky TNT sword. Zobaczycie, co to zrobi, chodź kotku. No nie, akurat ten nie uderzył. Ło! Wszystko wysadziłem, masakra, patrzcie ile mi chapców odebrało aż. Dobra, bierzemy więcej z tego mózgu. Co to było? Okej, już nie ma TNT bloczków. O nie, co to, obsydian? O nie, tylko nie obsydian, chyba nikt nie lubi obsydianu, co nie? Uuu, to jest kozackie za to. To jest serio kozacka sala, lubię takie. Find the Nether Star. Okej, gdzie ja mam znaleźć gwiazdę Netheru? Gdzie ja mam... O nie! Gdzie on jest? Dobra, spokojnie. Time set 1. Dobra, mamy time seta. Czemu nas tak zbagowało? Czemu nas tak strasznie zlagowało? Okej, otwieramy dalej. Time zap, dobra. Zbagowało nas przez tą... Serio? To mnie ma szansę zabić? O! O, man! O, mam schi! Co mi się dzieje? Co się dzieje, ludzie? Ja nie mogę już tego falowania wytrzymać! O nie, ludzie, ja to przyczekałem, wszystko wiruje coraz bardziej, nawet z tymi efektami mnie to zabiło. Masakra! O nie! O nie, już nie mamy latania! Już nie mamy latania, tylko nie to! O, chwila, serio? Game mod, dobra. Niech nas teraz zabije, spokojnie, to nas może zabijać. Czemu nie mamy spawn pointa? Dobra, ustawmy sobie na bloku diaksu spawn pointa. Mamy gdzieś tutaj spawn point, dobra, jest, bardzo fajnie, rzućmy to. Mamy game moda, dobra.
Wybaczcie, wybaczcie. Wracamy na best game modowy tryb. Okej, nic nie wypadło takiego złego z tego w sumie. Okej, bierzemy to. Pyk, pyk, pyk. O nie, zapomniałem, że już nie jestem taki nieśmiertelny. O, dobra. Ale na szczęście zostało nam... Okej, mamy na szczęście nadal nasz mega przykozacki mieczyk. A dobra, to jest gorsze. To jest gorsze niż to, co mam. Dobra, tutaj mamy jakiś łuk, jakieś rzeczy. To nas nie zabije, oczywiście, nie ma opcji, bo jestem zbyt dobry, żeby mnie taka jakaś rzecz zabiła. Co to jest? Co tu się dzieje? Przepraszam bardzo, a to są budki. Co to za budki grudki? Dobra, weźmy sobie to. Wow, mamy naprawdę bardzo dobrego seta. Co mnie bije? Co mnie bije? Przepraszam bardzo. O shit. Dobra, weźmy sobie. Czy to są creeper potki? Jeszcze nie miałem nigdy takich. O ludzie. Zobaczmy. Słyszycie muzykę? O nie, wyłączmy to. Okej, wyłączyłem tę muzyczkę. Weźmy sobie creeper. O, nic złego się nie stało z nich. To chyba były lucky creeper potki, nie? O nie. Uciekaj dla swojego życia. Ale nie mogę wskoczyć na konia. Jak mam uciekać bez konia niby? O, zmieńmy sobie kill off na ten. Ten jest lepszy, widzę. Czy one siedzą na blazach? Co się tutaj dzieje? A macie! O nie. O nie, chwila, my mamy... Nie, nie chciałem spawn pointa tutaj. Chciałem game moda. Dobra, mamy game moda. Okej, gdzie jesteśmy? O nie, w takim beznadziejnym miejscu sobie ustawiłem game moda. Masakra, ludzie. O kurde, tutaj jakaś wódeczka sobie spada. Co się w ogóle zaczęło dziać na tym challenge'u, ludzie? On się zapowiadał tak dobrze. Ale w końcu, o kurde, wider. Weźmy, dobra. Jakoś został noknięty, może poleci sobie w pustkę teraz. Dobra, ustawmy sobie z powrotem na jakimś, wiecie, na jakimś deksiku spawn pointcika, bo to będzie najlepsza decyzja, którą generalnie możemy chyba tutaj zrobić. Okej, i wracamy do openingu. Pyk, 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 pyk. Kurde, pamiętacie, jak to jeszcze był Enderman? Bo ja nie bardzo pamiętam, jak to był Enderman. Nie, ja miałem game moda! I otworzyłem tyle lucky bloczków na game modzie. O nie, ludzie, to było nubskie, serio. O, ale gaścior. Gaścior, gigaścior. O kurde, to zwiększa tempo. Protection 1, dobra, to nie jest takie dobre. To mamy już, to też mamy. Patrzcie na to. Zaraz coś wybuchnie. TNT. What the fuck? Ludzie, bo ja mam ten armor. Patrzcie, ten helm dzięki niemu nic mnie nie może rozwalić. Albo to dzięki butom. One mnie tepają z daleka od niebezpieczeństwa. Czyli gdybym nie był w powietrzu widzieliście to w ogóle? Wow, TNT na głowie. Gdybym był na zwykłej ziemi, to wtedy uciekłbym od TNT i by nic mi się nie stało. No ale niestety, dobra. Okej. O, dobra, nic złego się nie stało chyba. Nie wiem w sumie. Okej, tutaj beacon jakiś nam się trafił. Pyk, pyk. Widzicie? Co się stało? Nie, tylko nie ten efekt. Niech nas to rozwali szybciej. Gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem? Co się ze mną dzieje? Czemu ja nie spadam? Ja chcę spadać. Ja nie chcę ginąć w ten sposób. O, mam kwiatek przynajmniej bardzo ładniutki. Kwiatusio. O kurde, dobra. Dobra. Ja chciałem mieć spawn point na Diaksie, a nie obok Diaksa. Przepraszam bardzo. Withered egg. Withered? Przecież to nie Wither mnie zabił, ale chyba efekt Withera na mnie nałożyło. Tak, racja, widziałem. Dobra. Tutaj są creeper, lucky bloczki. Okej. Okej, co my tutaj mamy? Ale szybko rozwaliło nam w ogóle tamte buty, no nie? W sensie spodnie zwykłe ze skóry. Dopiero co je założyliśmy, a już ich nie ma. Ale epicki opening. Chyba jeden z moich ulubionych, naprawdę, bardzo mi się podoba. Wiedźma, gramy w Spliffa? O kurde. Uratowało mnie, hi. Możemy sobie spokojnie się stąd wydostać. Chwila. O, dobra, kozacko, patrzcie, możemy sobie... Okej.
Udało nam się. Teraz możemy sobie spokojnie, powoli po tym glucie przypominającym wodę wpłynąć na górę. A jak szybciej pływać? Jak szybciej płynąć? Halo? Halo? Chyba tędy trzeba. Dobra. Kozacko, czemu nam tlen to zużywa? O kurde, pływanie jest trudniejsze niż myślałem w Minecrafcie. Dobra. Okej, już jesteśmy na górce. Jesteśmy... O nie, to ta parszywa wiedźma. Masz TNT swordem. Żegnaj. Hasta la vista, baby. Wezmę sobie game moda, bo mi się nie chce znowu wpływać, jeśli mam być szczery. Wracamy do gry, ziomeczki. O kurde. O, epicko. Naprawdę epicko się prezentują shaderki wraz z tym. Dobra, mamy jeszcze dosłownie bardzo malutko laki bloczków, więc rozwalamy całą resztę. Pyk, pyk, pyk. Pyk. O, oj, 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 oj. Pyk, pyk. Co się tutaj dzieje, ludzie? Dobra. Dobra, zróbmy sobie tylko weather clear. O, co jest? Kośnik, wy, a, wy, e, a, ty, hy, ery, cyly, e, ary. Weather clear. Zróbmy sobie timeset 1. Wyjdźmy sobie stąd może na jakąś ładniejszą przestrzeń. Na przykład możemy sobie wyjść, wiecie gdzie? Tutaj. Każdy, kto dotrwał do końca, niech da znać w komentarzu, pisząc dotrwałem do końca. Chciałem się dowiedzieć w sumie, ile osób naprawdę lubiło to oglądać, ile osób było przez cały odcinek tutaj ze mną i aż do tego momentu są. To by było, moje drogie ziomeczki, na tyle w tym odcinku. Widzimy się już w następnym, jak bijecie 6000 łapek w górę. 6000 łapek. I to by było na tyle. Na razie. Hbdż.